Raz, dwa, trzy, dzisiaj jej nagramy. Musimy nagrać, nie ma wyboru. Witamy w kolejnym odcinku GoLine TV Powered by the Outlaws. Chris Jasiak i Krzysztof Wydrowski. Zacznijmy od ostatniej, dziewiątej kolejki Top Ligi. Nie była ostatnia. No, ostatnia jakby ta, która była teraz. No tak, mieliśmy w tej kolejce trzy ciekawe mecze. Tak. To wyjątkowe jest to, lidze, że były trzy ciekawe mecze. We Wrocławiu był mecz szlagierowy, ale mecz o pietruchę. Panthers Wrocław grali z Seahawks Gdynia. Mecz bez historii. Pokonali ich, zdominowali ich. 30... Kolejny raz, drugi raz w tym sezonie. Tak jest. 35-7. Jak finał będzie znowu Panthers Seahawks, to będzie nudno, więc ja liczę na Lowlanders w finale, bo oni mogą sprawić niespodziankę. Tak, może być fajnie. Wracając do meczu we Wrocławiu, było upalnie i najlepiej z tego skorzystał Patryk Matkowski, który zdobył dwa piękne przyłożenia. To już drugi tydzień, gdzie on ma szansę na zostanie polskim MVP kolejki. I tak naprawdę jest to zawodnik, który świetnie się rozwinął. W zeszłym roku nie grał przez kontuzję. Niektórzy nawet myślą, że to zawodnik z bezkładu Panthers. Nie jest to zawodnik z bezkładu Panthers. Jest to zawodnik, który w zeszłym roku miał kontuzję, grał wcześniej w Giants. I też jest z flagówki, tak? Z tego projektu Super Flagball, dzięki któremu mamy Braci Dziedziców, czy właśnie Patryka tak. Matkowskiego. Przejdźmy od meczu, który nie miał znaczenia, do meczu, który miał znaczenie. Husaria Warsaw Eagles. No tak, grali o czwarte miejsce, ostatni spot playoff. Tak. Na kogo liczyłeś? Eagles. Na Eagles, ja liczyłem na Husarię. No właśnie, nasz ostatni odcinek nie wypalił i powinniśmy się chyba wytłumaczyć, że mieliśmy problemy techniczne i dlatego nie byliśmy z Wami tydzień temu. Tak. Wszyscy na to czekali, nas to zaskoczyło, miło nas zaskoczyło. Myśleliśmy, że nagrywamy to tylko dla siebie, a tu jednak ktoś nas ogląda. Taka wielka widownia, tak? Tak, tak. No. No, w każdym razie ja stawiałem na Husarię, nie udało się Husarii. Ja liczyłem na te dwa Beniaminki w playoffach, ty liczyłeś na Eagles, tak? Tak. No, Husaria prowadziła do przerwy. No, rozmawialiśmy o tym, że byłoby fajnie, gdyby Husaria i Lowlanders byli, tak? Tak, tak. Husaria prowadziła do przerwy z Eaglesami. Mecz był ciekawy, było dużo przyłożeń, 36-27, dużo się działo, zmiany wyników, interception na touchdown w wykonaniu Husarii, ale też dużo przyłożeń na podaniowych Herberta Livinesa, więc mecz był ciekawy, obfitował w fajne zagrania. No i ostatecznie Eaglesi są w playoffach. No powiem Ci, byłby to wielki szoker, gdyby Eagles pierwszy raz w historii nie weszli do playoffów w tej lidze. No ale teraz wchodzą z czwartego miejsca, tak? No z czwartego miejsca i tak naprawdę nie będą się liczyli chyba w rozgrywce z Panthers, więc to będzie koniec już sezonu dla Eagles w półfinale. Ale tak naprawdę no uratowali jeszcze ten sezon, że nie ma totalnego dramatu, tak? W Eagles tak. Nie ma tak dramatycznie, żeby nie wiem, żeby tam coś się naprawdę sypnęło. Bo mają równie pochyłą ostatnimi czasy. No Krzysiek, dość mocno pojechałeś po Eagles. Na pewno fani Eagles dadzą Ci znać o tym, że nie są zadowoleni z Twoich komentarzy, ale porozmawiajmy o tym przez chwilę, bo na samym początku sezonu właśnie typowaliśmy, że Eagles będą mieli dużo lepszy sezon niż mieli. Oni mieli dużo wzmocnień, bardzo mocna polska drużyna. Sezon udany, wchodzą do playoffs, ale nie taki, jakby mógł być, tak? Nie, sezon kompletnie nieudany. To jest drużyna, która mierzyła w mistrza. My też ich typowaliśmy na mistrza, jeszcze zanim stracili Babsa. Tak, polskie wzmocnienia, zawodnicy z Kozłów, bardzo dobrzy zawodnicy z Kozłów, Kłoskowscy, Hubert Ogrodowczyk, tak? Był też Babs, więc naprawdę mocny polski kor. Wiadomo, że importów Eaglesi zawsze ściągają różnych, ale mają pieniędzy na tyle, żeby ściągnąć i wymieniać w trakcie sezonu, w razie czego. No ale powiem Ci szczerze, no, ciężko tutaj ocenić. No, stracili Babsa przed sezonem, stracili zawodników do Old Boys, tak. Weteranów, tak. Stracili Beagles, więc nie mieli wzmocnień jakby wewnętrznych, co też jest ważnym elementem. No, widać to po Seahawksach i widać to po Panthersach, że wzmacniają się wewnętrznie i, tak. I dobrze na tym wychodzą. Więc tak naprawdę to rozdrobnienie warszawskie, to, że jest tam tak dużo klubów, szkodzi Eagles. To na tym korzystają mniejsze kluby, liczni zawodnicy, którzy mają więcej playing time'u,
ale szkodzi najmocniejszej drużynie. Zawsze tak jest, że rozdrobnienie generalnie jest korzystne dla środowiska, bo jest więcej kibiców, więcej zawodników, ale jest zawsze niekorzystne dla tej najmocniejszej drużyny w mieście, bo ona jest zawsze osłabiana przez lokalnych rywali. Tak. Zresztą mamy taki przykład u nas we Wrocławiu. Sorry Panthers, bawimy się dobrze. Zostańmy jeszcze przez chwilę teraz tematem Warszawa. Zagłębie Steelers, Warsaw Sharks. No i przegrali Sharksi 27-12. Sumy? Trochę sumy, ale trzeba im powiedzieć, że ten sezon był pozytywny dla Sharksów. Dużo się nauczyli, postęp zrobili. Tak, wyniki może o tym nie świadczą, bo jednak nie wygrywali meczy, jednak przegrywali, ale przegrywali w dobrym stylu. Wiem, że to się nie liczy w futbolu, ale to widać, że na przyszłość to jest drużyna dobrze rokująca. Oparli się też na polskim korze, zawodnicy amerykańscy tylko trochę wspierali. Teraz porażka ze Steelers właśnie między innymi przez brak importów. Ich najlepszy zawodnik Alex Bartlett wrócił do Stanów i jego już nie oglądaliśmy. Natomiast Steelersi z Marshallem, z TC Loganem, którzy mają za sobą dobry sezon i z dobrym polskim korem. Ja znowu przypominam, to jest drużyna, która ma najwięcej prawie że reprezentantów Polski, spoza, nie licząc Panthers, Eagles czy Seahawks, ale chyba nawet Steelers mają więcej reprezentantów niż drużyna Eagles i to jest... Steelers niestety mieli bardzo słaby sezon w tym roku. No słaby sezon, ale jednak utrzymują się i to jak widzimy nie tylko wygrana z Kozłami, ale też z Sharksami, więc utrzymują się dosyć pewnie. Tak, oni zostaną. Sharksy na ten mecz przyjechali w niepewnym składzie, nie? No tak, nie było Bartleta, ale nie było zawodników polskich. Krótka ławka w drużynie Sharks. Bardzo krótka ławka. No, myślę, że łatwo to zdiagnozować, prawda? No mówiliśmy o tym przed chwilą, tak? No w Warszawie jest duże rozdrobnienie, uciekają zawodnicy i Sharksi też cierpią, tak? To jest też jedna z tych drużyn, która jest jakby cierpiąca na tym, że zawodnicy odpływają, ale też to jest korzyść tych wielu drużyn, no bo można też ściągać tych zawodników ze słabszych drużyn. Tak. Ja się dziwię, szczerze mówiąc, że Eagles nie korzystali tego aż do roku, kiedy przyszedł do nich Walędzik z Sparta, że oni nie podbierali z tych wszystkich drużyn najlepszych, czy najbardziej perspektywicznych zawodników. To była z ich strony nonszalancja, za którą im przyszło zapłacić. Ale wracając do tego meczu, Kevin Marshall, 3 touchdowny, bardzo dużo yardów, chyba z 200 yardów wybiegał, więc bardzo solidne zawody. Również Konrad Starczewski, który się świetnie wkomponował w duet z Marshallem, też grał znakomicie. No i wielki powrót Michała Kselowskiego, mój ulubiony polski quarterback w barwach Steelers gra w końcu. Michał Kołek, poprzedni quarterback, został head coachem po odejściu Billa Staforda. Poznałeś go na naszym sparingu. Tak. No nie sprawdził się Bill, mimo doświadczenia z Indii. Szymon znowu nie trafił z importem, tym razem nie był to Jeff Thompson, ale akurat trener. Tak. No i co? No i mamy fajny duet w Zagłębiu, który dobrze rokuje. Ten polski core, Michał Kołek na head coachu, Michał Krzelowski na rozegraniu, to jest naprawdę zestaw, który mi się podoba i który mu wróżę w przyszłym roku playoffy. Tak, ten sezon był trudny dla nich, natomiast przyszły sezon to może być ciekawy dla nich. Breakout year. No i ostatni mecz kolejki, Kozły Poznań, Lowlanders Białystok. Lowlanders? Nie chcesz mówić o... W playoffach. W playoffach, okej. Okay. No. Bałem się, że to jest coś o czarnym koniu. Lowlanders 46-24 z Kozłami. No ja się spodziewałem większego wyniku i lepszej gry defensywnej Lowlanders. Dużo punktów straconych. Aczkolwiek to nie był mecz jakby mający znaczenie. A czy to nie było przypadkiem dlatego, że Lowlanders wpuszczali rezerwy, żeby mieli też trochę doświadczenie przed playoffem? Być może. Natomiast ten mecz był wyrównany, za mocne słowo. W przypadku Kozłów, sorry Kozły, ten rok nie należy do Was. A mówiliśmy od samego początku, że tak będzie. No, my mamy bardzo dużo trafnych przewidywań wbrew pozorom, kurczę Chris. Powiem Ci tak, po całym sezonie jestem zadowolony z naszych typów. I Lowlanders się nam udali, tak. I Kozły nam się udały w negatywnym znaczeniu. No, Eagles nam się nie udali. Nie udali. Nie? I Husaria też, chcieliśmy ich playoff. Tak, ale byli bardzo blisko. Bardzo blisko. Dobra robota Olaf Werner. No i zanim 10. kolejka Top Ligi Wrocław Outlaws, graliśmy sparring z Grindax Radom 31 maja. Tak, wygraliśmy 46-12. Zdobyłeś przełożenie? Zdobyłem przełożenie, tak. Best birthday present ever. Coach mnie wpuścił na quarterback sneak 1 yard touchdown.
Gratulacje. Dziękuję. Tak, zachwalałeś ten mecz w poprzednim odcinku, który nie został niestety wyemitowany z powodów technicznych. Pochwal się wszystkim, jak to fajnie zorganizowaliśmy, co tam było. Była fajna impreza dla dzieciaków i nie tylko dla dzieciaków. Był dmuchany zamek, mieliśmy food trucki, mieliśmy możliwość, żeby dzieciaki zagrali w futbol, porzucali piłkę, zrobili sobie zdjęcia w padach, mieliśmy cheerleaderki. W ogóle atmosfera była bardzo fajna, bardzo rodzinna. Mecz z naszego punktu widzenia też był bardzo fajny. Myślę, że generalnie udana impreza. No i oczywiście tort na końcu. Tort był twój. Mieliśmy jeszcze popcorn, mieliśmy watę, mieliśmy fotobudkę. No powiem ci, było tych rzeczy tak dużo, że ja po meczu chodziłem tylko od punktu do punktu, żeby zjeść tego burgera, żeby zjeść ten popcorn, żeby zrobić sobie to zdjęcie. Szkoda, że musiałem być na sideline. No a teraz sobie poprzeczkę postawiliśmy wysoko na tą imprezę 4 lipca. 4 lipca będzie sezonu, grubo, tak. Będzie grubo. Będzie z Leśnicą, ale o tym jeszcze później. Teraz przejdźmy do 10. ostatniej kolejki Top Ligi, która odbędzie się w ten weekend. Zjedliśmy już dużo czasu antenowego, więc tylko typy, bo to jest kolejka bez znaczenia. Wszystko jest rozstrzygnięte, miejsca w tabeli są... Wiemy, kto z kim gra, dokładnie. Okay. Szybkie typy, Lowlanders Białystok, Warsaw Sharks. Lowlanders Białystok. Wiadomo. Jaki wynik? No, 45-10. 44-26. Dajmy im odpocząć przed playoffami i poprawiam się na ten wynik z Kozłami wcześniej. Panthers Wrocław, Kozły Poznań. No, Panthers Wrocław. Blowout 55-6. Dobrze. Warsaw Eagles, Zagłębie Steelers. No, Warsaw, czy damy Steelers, to nie, no Warsaw Eagles bezpiecznie 35-14. 28-18. No i ostatni mecz, Seahawks Gdynia, Husaria Szczecin. No Seahawks Gdynia moim zdaniem muszą się pokazać przed playoffami i tu wygrają ten mecz. Nie będzie to blowout, będzie dużo punktów, 35-27. 35-27, ale Husaria będzie prowadziła do przerwy. No i dochodzimy do momentu w Goaline TV, kiedy ja zawsze wyłączam już YouTube'a. Oddajemy głos do Krzyśka Krzemienia. Krzysztof, twoja kolej. To już wszystko od nas. Dziękujemy, że byliście z nami. Cześć, witam wszystkich. Skoro coach Wydrowski wyłączył komputer, to możemy spokojnie zacząć gadać poważnie. Zaczniemy od szlagieru kolejki, czyli Seahawks kontra Panthers. No, szlagier był średni, ale kilka ciekawych akcji uda się wyłowić. W tym meczu, w przeciwieństwie do poprzedniego, nie chodziło tylko o big play, o dalekie podania, ale przede wszystkim o sprawne przemieszczanie piłki po boisku, w czym co Panthers wychodziło, a Seahawks to nie za bardzo. Głównie powodem tego było starcie na liniach. Linia ofensywna, linia defensywna. Początkujący kibic z reguły nie bardzo się orientuje, o co w tym wszystkim chodzi. Ale zaraz Wam pokażę, w jaki sposób detale na linii wpłynęły na to, że to Panthers całkowicie dominowali od początku przez cały mecz. Najpierw akcja z samego początku meczu, tuż pod polem punktowym Seahawks. Dla jasności będziemy mieli tylko defensywny i ofensywny front obu drużyn rozrysowany, natomiast Seahawks wyszli w tej sytuacji na 4 wide receiverów. Próbowali zagrać akcję biegową, zone blocking. Bloki były dosyć proste. Gardzi blokowali, left tackle, left guard blokowali w lewo. Tutaj podwojenie i tackle zamykał na zewnątrz. Running back, który był w tym meczu Lamonte Gaddis, miał iść przez środek. No tylko co z tego, że te bloki, no powiedzmy, w miarę się udały, kiedy przez środek po prostu linebacker Panther zaatakował, powalił Gaddisa na 0 yardów, nic z tej akcji nie wyszło, center bezradnie tylko się obrócił i popatrzył, jak linebacker koło niego przebiega. Zobaczcie, jak to wyglądało na wideo. Druga, trochę podobna sytuacja. Zobaczcie, jak w tej sytuacji radzą sobie Panthers. Przede wszystkim wyszli w formacji z fullbackiem i zaraz zobaczycie, jak wiele to zmienia. Seahawks pokazują blitz przez środek z linebackerem i Panthers w tej sytuacji blokują jeden na jednego. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim wygrywają na linii praktycznie wszystkie pojedynki jeden do jednego i to jest absolutna podstawa. Fullback wchodzi w powstałego gapa, blokuje linebackera i Adam Jagiełło praktycznie bez żadnych przeszkód tnie dobre 15 yardów na nową pierwszą próbę. Zobaczcie, jak to wyglądało.
To już wszystko na dzisiaj. Dzięki, że oglądaliście. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. W następnym odcinku postaramy się gadać trochę mniej. Do zobaczenia za tydzień.